BLS from the West. I've Los Angeles. Dzień dobry! Pada. A my jesteśmy pod Flyspotem. I niestety my dzisiaj nie będziemy latać. Będzie latał mój Chrześniak, którego możecie pamiętać z vloga, który wjedzie teraz. I po prostu przyjechałyśmy, żeby zobaczyć, czy to jest faktycznie takie super, jak myślimy, że jest. A przy okazji pokazać wam, że można coś takiego zrobić pod Warszawą. Miejscowość się nazywa Mory? Mory. A Mory? I można sobie polatać. Jeżeli marzyliście o tym, żeby polatać, a boicie się skakać z samolotu ze spadochronem i z jakimś gościem na plecach, to wiecie, to wchodzimy. Dzień dobry. Cześć! Słuchajcie, podczas lotu Ri wygląda tak niekorzystnie, że w pewnym wieku już stwierdziłyśmy, że nie należy na to chodzić. Chociaż nie, bo to liftinguje od Czyli liftinguje, ale jak przestanie nawiewać, to potem po prostu jak bulldóg amerykański. Ja wiem, o czym ty marzysz. Co? Wiem, o czym marzysz, o kawie. Nie wiem, no szybko latała w tym czymś, ale ja nigdy nie widziałam latających wielorybów. Zresztą szczęście, gdyby mi się doszło, to by było tak o tą szybę. Ty czujesz? Trochę jestem zdenerwowany, ale dobrze. Ale jesteś podekscytowany, czy się trochę boisz? Trochę się boję, jestem trochę podekscytowany. Wyjścia? Nie, no jeszcze masz wyjście. To teraz idziemy na przygotowanie. Zobacz, przymierz tak do siebie, czy będzie dobre. Musisz założyć to na ubranie. Teraz tył naprzód zakładasz. Suwak jest z tyłu. Super. Piąteczka. Jak się czujesz? Jak mały astronauta? Cała banda kosmonautów. Poczekaj, Patrycja, że ci gorąco. Proszę, proszę się chodzić. Skakuj do tunelu. Chodź, nie jesteś z gangu czerwonych kapturków. Chodź tu. Chodź, zaśmiam. To się nazywa skupienie sportowca. To się nazywa przygotowanie do lotu. 149 km na godzinę wiatr, weszła dziewczynka. Jak wchodzi pięciu panów, to... Chłopczyk? Dobra, jestem ślepa. Jak wchodzi pięciu panów, to wieje mniej więcej 250 na godzinę. Natomiast zgodnie tutaj wszyscy stwierdziliśmy, że gdybym ja weszła, to musielibyśmy puścić jakieś 350-400 na godzinę i istnieje możliwość taka, że nie uniosłabym się do góry.
widzenia mamy, to nie wyciągnę. Jak ja się z tym czuję, fantastycznie. Mówię, że on jest jak wasz ojciec. Trochę, trochę był, trochę tak w sumie nie wie. No to opowiadaj wrażenia. Fajnie? Tak. Będziesz miał siniaki na twarzy. Już po. Nasz prezent okazał się super prezentem, gdyż... Bo tak powiem, że już więcej nie chcę. Bo ja na przykład czuję, że gdyby nawet dali nawiew, w którym nie uniesie, tam się zaraz potłukła po tą szybę, po tej szybie. Jak taka, wiecie, mucha bym była w swoim... Zamka w unie. Jezu, kiedyś sama mówię, Boże, jak można pić kawę? Jak człowiek ma wysokie ciśnienie i kawy nie powinien pić, to wtedy ona najlepiej smakuje i wtedy się ją najczęściej pije. A teraz jesteśmy na Ursynowie. Co widać po otaczających nas? No kobieta! Dobra, spoko. Drzewa wszystko zasłoniły. No ale tam są bloki, tam są trochę nowsze. Tam, bo wchodzimy do parku, to drzewa wszystko wchodzimy zasłoniły. Do parku Jana Pawła II, który kiedyś nie był imienia Jana Pawła II, który kiedyś był po prostu kawałem pola obsianego trawą, na którym to bardzo zdolna żabelka, czyli ja, złamałam obojczyk, dlatego jestem od tamtego czasu krzywa. Nie tylko na umyśle, ale również fizycznie. Tak, po prostu schylałam się po piłkę, schyliłam się i się złamałam. W parku tym można znaleźć na przykład pomidora. Ursynów jest w ogóle taki super, bo jest takim sentymentalnym miejscem. A jest dzielnicą Warszawy od 51 roku, jakby ktoś nie wiedział. Tutaj siadamy? A nie jest mokro, nie jest obsrane. Jest mokro, jest obsrane. Mokro, obsrane. No dalej. To tylko kilka kropli. Nie kupy, tylko Słuchaj, wody. Jak ja do policjanta powiedziałam kiedyś, że to tylko kilka kropli było, go nie interesowało. Cokolwiek byście nie słyszeli na mieście, ja jestem z Ursynowa. Mamy tutaj dzisiaj pewną robotę do wykonania. Pimpolomeo z krzywy, nieważne. No. Nabyłyśmy w dzień niehandlowy kawę w Żabce, mamy też po wafelku, więc spróbujemy się jakoś radośnie nastroić do pracy. Wyborna. Wiecie, że na Ursynowie znajduje się najstarszy dom na Mazowszu? Bęk, co? A, Mieszko pierwszy się nazywa. I... Chyba msza jest. Jesteśmy niedaleko od kościoła, w którym... Zaskoczona, bo mówię, Boże, to ja. Mam chrzczona? Mam u komunii? Udawałam swojego chrześniaka do chrztu! Moja siostra brała ślub! Czemu jesteś na mszy? Bo się znam. Mamy tutaj symbol lat 90., jeżeli chodzi o słodycze. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Ja też mam symbol lat 90., ale bardziej po prostu batona, który doskonale opisuje to, jak wyglądam. Będziemy chodzić do cukierni, bo tu nie ma Lukulusa. Właśnie, z nas takie damesy. A my tylko do Lukulusa. My tylko damesy. My tylko cukiernia warszawska Lukulus. Tylko Lukulus. Polskie WW, polskie Prince Polo. Mondelez? Chyba wtedy już nie należy do Polski. Ale dobry. Wiecie, dlaczego jest taki pyszny? To zasługa E476. Doskonale wyczuwam jego nuty. A ile ma kalorii twój baton? Co cię to obchodzi? Czy jest do wodu zaglądem? Bardzo muzykalny ksiądz śpiewa tutaj. Nawet czysto. Wiecie, czasami się zdarza taki ksiądz, który jak zacznie śpiewać, to brzmi jak te dźwięki. Widzisz? Orga. No to jak sobie kawę przychylam. Ciekawe jak... Kościół się piekli, jak pan na placu kościelnym ma zezwolenie na handlowanie owocami. To chyba kościół musiał wydać, nie? O Jezu, nie wiem. No to niesprawiedliwe. Jedni mogą, a drudzy nie mogą. Od kiedy życie jest sprawiedliwe? Boże, teraz się okaże, że mamy rozmowy przy wycinaniu lasu. Czasem jest sprawiedliwe. Życie? Mhm. Jak jest człowiekowi, czyli tobie albo mnie lepiej, to jest sprawiedliwe. Jak nie jest, to nie jest sprawiedliwe. Chyba jest tu ktoś w ogóle z Ursynowa? Dajcie znać, może chodziliśmy do tej samej podstawówki. Ja mam bardzo dobrą pamięć do twarzy. Do pieniędzy. Pamiętam czasami, jak to jest je mieć.
Pamiętam jak to jest, no dokładnie. Dobre? No, co robisz? Oddałam ci! Wariatka! Ten kościół ma głośniki na zewnątrz? A co ty myślisz? Bez kitu. Wiecie jak daleko jesteśmy od kościoła? Uj, wszystko. Ja tak serio to ja nie lubię chodzić na mszę, ale lubię chodzić do kościoła czasami. Bo to jest syndrom tego, że jak musisz gdzieś iść i przesiedzieć tam, nie wiem ile trwa msza, zależy od kościoła. Kiedyś byłam na mszy, chodziłam na mszę, bo taki chłopak mi się podobał. Dobrze mnie nie oglądał. Był księdzem? Nie, był ministrantem. Księdzem nie był. Aż taka to nie jestem. I... A to różne rzeczy się dzieją. I pamiętam, że poszłam kiedyś na taką mszę, która trwała prawie 2 godziny. To nie była jakaś szczególna msza. Myślisz, Boże, czy on jest aż tak ładny? Tak, już po godzinie myślę, że chyba nie warto. Ja mam niestety tak, że problemem u mnie z chodzeniem na mszę zawsze było to, że po pierwsze nikt mnie nie zmuszał. To jest akurat plus. Po drugie, ja mam coś takiego, że nagle w trakcie mszy coś mnie rozśmieszy i dostaję tak zwanego ataku śmiechu. Jezus, upada po raz trzeci, Julia. Koniec. Słuchajcie. A żeby nie było. Myślę, że jesteście na tyle inteligentni, że nie muszę tego tłumaczyć. To nie jest ciśnięcie bajki, to są tylko czarne żarty. Kiedyś pamiętam, że jak z rodzicami przemierzaliśmy Polskę i przyjechaliśmy do jakiegoś miasta i chcieliśmy zwiedzić takie zabytkowe miejsca i zabytkowy kościół. I akurat była msza, a jakoś tam się całkiem spieszyło, więc stwierdziliśmy, że wejdziemy w trakcie tej mszy i tylko sobie tam... Chodźcie, jak to na wakacjach, spieszy się człowiekowi. No i tam jakaś pieśń kościelna leciała i mój tata tak się wczuł. Tak, takim ładnym głosem zaśpiewał, ale coś mu tam zjechało po tej stronie, bo takie... Boże, ja myślałam, że umrę ze śmiechu. Mama mnie tylko nogą wykopywała. Bo ja nie chodzi o to, że jej przeszkadzało, tylko ona dostała tak uśmiechu patrząc na mnie. Chciałaś coś powiedzieć? Oglądałyśmy wczoraj, twoja twarz brzmi znajomo, bo odpaliłyśmy telewizor pierwszy raz od... Kurde, ja już nie pamiętam. Bo chodzi o to, że jakoś delikatnie zaczyna nas żenować ta telewizja i to, że te programy są tak mocno wyreżyserowane. No i odpaliłyśmy telewizor i stwierdziłyśmy, że obejrzymy twoją twarz, która brzmi znajomo. I nie wiem, czy ktoś z was ogląda, ale jak oglądacie, nie wkurwia was, że w trakcie występu są te komentarze pokazywane, jury. W każdym razie, tam jest ten moment, kiedy oni przeprowadzają ten krótki wywiad, dobor przeprowadza taki krótki wywiad z uczestnikiem, no i ten uczestnik potem wstaje i idzie na taką platformę, która wjeżdża do góry. I wczoraj złapałam rozkminę, bo to jest, wiecie, no z kwestią montażu, że ktoś wchodzi, wjeżdża i wyjeżdża w charakteryzacji. Złapałam wczoraj rozkminę, czy ktoś się zastanawia i myśli, kurde, Zesiu, i zobacz, jak oni szybko te charakteryzacje zakładają. Moja odpowiedź była prosta i polska. Oczywiście, że tak. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji decyduje o tym, że Los Angeles Warsaw to najlepszy kanał na świecie. A skoro tak jest, to nie wstyd go subskrybować, wręcz odwrotnie. Także subskrybuj, 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 subskrybuj. Jak teraz klikniecie subskrybuj, to zrobię coś śmiesznego. Teraz macie na to czas. Liczymy do 5. Raz, dwa, przepraszam, 1, 2, 3. E4, E5. A co to za żółwiki o 6 małe i nie kliknęły? Ha? A? Wiecie, że w 1776 roku tutaj na Skarpie Warszawskiej powstał taki zespół pałacowy. I Zosia już szykuje do spania. Nie, może jeszcze zjem delikatesankę. Ten pałacek miał służyć na takie spędzenie miesiąca miodowego
przez Stanisława Kostkę-Potockiego, Aleksandry z Lubomirskich. I nadano mu taką piękną nazwę Rozkosz. No czyż nieładnie? Nie chcielibyście tak, że ktoś wam buduje pałacek na miesiąc miodowy, daje nazwę Rozkosz i mówię... A potem jest wielkie rozczarowanie. W 1822 roku Rozkosz kupił Julian Ursyn Niemcewicz. Podobno chciał nazwę posiadłości dla upamiętnienia swoich podróży, bojarzy w Stanach Zjednoczonych nazwać Ameryką. Czaicie to w ogóle? Jakby to teraz było? Byłabym z Ameryki. Jednocześnie by nie było Ursynów, skurwysynu. Ale mogłoby być jak w piosence 11 mel. Nasza Polska Ameryka, 51 stan. Mieszkam tu, widzę, to nic nie jest mi obce. Chyba za te wszystkie dni tak kochamy naszą Polskę. I ciekawostka dla wielbicieli szwedzkiej sieciówki. W 1990 roku na ulicy Baciewiczówny 8 otworzono pierwszą w Polsce Ikea, czy jak to się tam odmienia. Na Ursynowie też znajduje się Las Kabacki, bo do Ursynowa należą kabaty, służew, toolin, bla 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 bla, to wszystko, co tam sobie wiecie, podzespoły tak zwane, należą do Ursynowa. I tutaj też jest Las Kabacki, który jest przepiękny, chociaż jest dla mnie odrobinę taki przerażający, bo jest taki duży, wysokie są te drzewa. Super to jest. Tak, tak się dziwnie czujecie. Natomiast Las Kabacki jest imienia Stefana Starzyńskiego, a Stefan Starzyński był kiedyś prezydentem Warszawy. Ważne informacje, nie wiedzieliście, prawda? No i oczywiście z tym lasem też się wiąże historia tej katastrofy lodniczej w Lesie Kabackim. No to pewnie każdy z was słyszał. Kiedyś powinnam was zabrać i wam nagrać vloga o Wilanowie, ale nie tym, który jest teraz postawiony, bo wtedy, kiedy Wilanów powstał, to teraz, gdzie stoi cała dzielnica tych nowych budynków. Nie było miasteczka Wilanów. Nie, tam były pola, krowy. Od 39 do 44 roku w Lesie Kabackim też były przeprowadzane egzekucje przez funkcjonariuszy SS, więc jak widzicie, każde miejsce w Warszawie, czy też wtedy dookoła Warszawy, miało też taką tragiczną historię związaną z wojną, związaną z okupantami. I bardzo bym chciała, żebyście o tym pamiętali i żebyście szukali takich miejsc i ciekawili się tym, jeżeli będziecie tutaj w Warszawie, bo tak jak już powiedziałam wam kiedyś w jednym vlogu, to jest często tak, że nam się wydaje, że wszystko działo się gdzieś tam w skupisku, w centrum. A tak naprawdę wszędzie dookoła działa się historia i warto by było po prostu kiedyś przejść nawet takim szlakiem i sobie popatrzeć i stanąć w ciszy, w zadumie. Kochany, kochany, lecą z drzewa jak dawniej kasztany. To ja wam zaśpiewam wersję 2018. Och luby, och luby, lecą na nasz kanał dziś suby. Tak jak pani od matematyki mówiła w podstawówce, widzę las rąk, tak i ja mówię do was, widzę las subów. Kochany, kochany, lecą z drzewa jak dawniej kasztany. Kochany, kochany, daj suba, jeśli nie chcesz być rozjechany.